Kiedyś to moje fotografowanie nie miało może większego znaczenia, ale teraz, gdy ludzkość zbyt daleko zaszła w dewastacji przyrody, gdy kolizja między przyrodą a człowiekiem osiągnęła rozmiary apokaliptyczne, sądzę, że moje fotografowanie jest próbą zatrzymania obrazu tego, co ginie, odchodzi z winy człowieka. Mimo wielkich haseł i programów dochodzi do kolizji pomiędzy utrzymaniem środowiska a postępem cywilizacji. Stąd też fotografowanie przyrody ma swój ciężar gatunkowy i może okazać się, że nasze fotogramy będą dla przyszłych pokoleń jedynym dokumentem. Jestem naturalistą, ponieważ uważam, że fotografia mimo wielu nowych szkół, prądów, pozostała i jest przede wszystkim najlepszym i najbardziej wiarygodnym dokumentem. Nie fotografuję tylko z obowiązków dokumentalisty. Chcę utrwalić na zdjęciach także piękno otaczającego nas świata, które szybko przemija. Sceny przyrodnicze, filmy przyrodnicze są pewnego rodzaju samograjem, bo pokazuje się właśnie najbardziej tajemniczy odcinek życia, najbardziej zakonspirowany odcinek przyrody, który nie jest wszystkim dostępny. Chciałbym przenieść to całe piękno przyrody na ekran filmowy. Ja wyżywam się dopiero w momencie, jak ja mogę to wszystko zagarnąć. Trudno jest tę przyrodę przenieść z pleneru do siebie, no bo ja mogę urwać kwiat, czy ptaka złapać, czy zebrać jakieś minerały, czy coś, ale to nie jest wszystko. Po prostu filmowanie to jest namiastką posiadania tego piękna. To jest ta przyroda na ruchomo, nie tylko uchwycona, utrwalona, ale przeniesiona i właściwie już zagarnięta dla siebie. I wtedy ja mam tę przyrodę, której wykradam różne tajniki, tajemnice, mam ją na filmie i mogę sobie w każdej chwili oglądać. Odrętwiała mucha, która przez szereg miesięcy tkwiła bez ruchu w szczelinie okiennej futryny, dziś wydostała się ze swego zimowego matecznika i brzęczy chwacko między szybami. Jej skrzydełka szemrzą radośnie, że wiosna, że ciepło, że koniec snu, że wszystko się budzi. Najpiękniejsza pora, zwłaszcza dla przyrodnika. Tyle możliwości wniknięcia w najgłębsze tajemnice przyrody. Chciałoby się je zatrzymać, utrwalić choćby szczegóły. Motyla pochwycić w locie, kiedy kołysze się w powietrzu lub staje nad kwiatem, błyszcząc skrzydełkami. Ptaka zakląć w bezruchu, gdy walczy z wichrami. Tyle pięknych istot, tyle roślin, tyle słonecznego światła przekształcić we wspomnienia, których czas nie zatrze. Odkąd pamiętam ojca mego, to zawsze bawił się fotografią. Na ówczesne czasy to była kosztowna zabawa, zwłaszcza fotografia uprawiana przez mego papę. Plener, zwierzaki, konie, psy, koty – to były jego ulubione tematy. Bakcyl tej wielkiej namiętności i pasji i mnie zakaził. Marzyłem i wreszcie zdobyłem taką zaczarowaną skrzynkę z kilkoma metalowymi guzikami, przyciskami i wypukłym szkiełkiem, do której wsuwało się metalową kasetę z kliszą światłoczułą. Istne cudo! Szczyt techniki! Rok 1923. Pamiętam moje wrażenia i emocje, gdy celebrowałem pierwsze, drugie, trzecie zdjęcie. Do rzeczy pięknych musi być równie piękne otoczenie. Moja praca to nieustanne polowanie na słońce. Nie ukrywam, że w tej mierze często miałem pecha. Znajomi nawet mawiają przy spotkaniu gdzieś w lasach czy szuwarach. Oho, Puchalski się zjawił. Znów będzie lało. Niechaj będzie pochwalony dzień słoneczny.